To teraz Państwu zaproponujemy taki mały eksperyment muzyczny. Oczywiście, należy się Państwu po tylu eksperymentach, tak. Kto z Państwa słucha hip-hopu na co dzień, ręka do góry? No jak to słucha? Wszyscy, zobacz po strojach. No tak, no, się śmiesz, zobacz, tam sami się hip-hopowcy siedzą. No śmiesz. Tam zobaczycie, pan ma taki hip-hopowy krawacik z kapturem. Ale ty masz wzrok. No, proszę Państwa, ale niewiele osób sobie zdaje sprawę z faktu, że byliśmy jednymi z prekursorów hip-hopu w Polsce. I to jest prawda, ponieważ my już w ubiegłym tysiącleciu hip-hopowaliśmy. No dokładnie tak. I wyglądało to tak. Chodź, damy. No. Proszę Państwa, to jest jeden z pierwszych ludzi na świecie, co robili z gęby perkusję. No. Naprawdę. No dawaj. Po pierwsze to nie z twojej, a po drugie to z czego miałem robić, co? No z takie, gęby bardzo takie dobrze. Takie były czasy, no. Same gęby. Tak, szczepiał, że no. Z gęby, no. Łagam. O! Jakieś nowe elementy, nie? Coś fajnego nowego. Ja no myślę, to... że możemy startować, jak oni śpiewają, jak mam talent. Zaraz, ja się pytam, co to było. Tak? Co? My się ciebie pytamy, co to chciałem było. Chciałem ci powiedzieć, że to był freestylik drobiowy. No ludzie, no ja sobie perkusję strzępię, oni sobie freestyle już zajęli. A się nenerwuj, no wsadziłeś tam nowe elementy, dobra, dodaliśmy dobra, już. Jakie no. Nowe elementy? Dawaj już. Jeszcze raz już. No, już. To uwaga, 3-4. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę na taki drobny szczegół, drobiazg wręcz, ale naprawdę to jest ewenement na skalę światową. To jest jedyny człowiek na świecie, który sam sobie musi powiedzieć 3-4, bo inaczej nie wie, kiedy zacząć. Zwróćcie uwagę. Słuchaj, no, co to ci powiem? 3-4. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Bum, 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 dziś piękność twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo ten sobie podobie cię bursztynowy świeżo, kilka jak się miałeś panińskim rumieńcem. Siadaj, pała! Takie były początki hip-hopu w Polsce. Słuchajcie, od tego czasu sporo wody w Wiśle upłynęło, ale jedna rzecz się nie zmieniła. Otóż hip-hopu przede wszystkim słuchają ludzie młodzi. W związku z tym, słuchając hip-hopu, można też sporo wniosków na temat młodzieży wyciągnąć. My chcieliśmy podkreślić trzy genialne cechy polskiej młodzieży. Polska młodzież jest pomysłowa, jest oszczędna, jest zaawansowana technologicznie. Oto oczywiście, dowód. Proszę zwrócić uwagę, że młodzież jest taka zaawansowana technologicznie, że nie rozmawia przez telefon, bo dla młodzieży jest to strasznie takie staroświeckie. Młodzież nowocześnie przez telefon SMS-uje. Ale że drogo to wychodziło naszej drogiej młodzieży, to nasza droga młodzież chciała zaoszczędzić, więc padła na pomysł, bo jest bardzo pomysłowa, że żeby jak najwięcej treści zmieścić w jednym SMS-ie, to trzeba poskracać wyrazy. A potem się przeniosło młodzieży, najpierw z pisania na czytanie, potem z czytania na mówienie i wszyscy wiemy, do czego doszło. Młodzież nie mówi normalnie po polsku. No przecież młodzież dzisiaj nie mówi na przykład komputer, tylko laptop. Młodzież się odezwał. Co? To ty za bzdury wygadujesz. Dobrze jest. Ludzie, no. Młodzież nie mówi komputer, tylko jak? Komp, no słuchaj młodzieży. Sorki. No. Młodzież nie mówi muzyka, tylko? Muza, a ja. Młodzież nie mówi impreza, tylko? Impra. W porządku? W porządku. Na razie? Na raz. No. Spokojnie? Spoko. Pochwalony? Spoko. Spoko, w SMS-ie się krzyżyk wciska. A jak mój syn mówi, że był na Biblii, to znaczy, że był w bibliotece? Nie, to znaczy, że będziesz dziadkiem. Ale... Trzymaj się wersji bibliotecznej. W każdym razie nie tylko my zauważyliśmy tę tendencję młodzieży do używania skrótowców. Reklamodawcy się zorientowali. Jakiś czas temu była taka promocja pod hasłem Wielka Wyprz. Ja pamiętam Wielka Wyprz. Było coś takiego. Ja dostałem niedawno takiego SMS-a. No pro. Promo. No pro. Wiel Wyprz w pią. Wow. I? No i co? Poszedł do sklepu. No. I? A, ja wcho, a tam za my. I? No, co się wpie, wyp. I co, i ty spie? I to w podsko. Ja cię pie, jakie pro. Wyszek. No. Co tam było w tym SMS-ie? Wiel wyprz w pią. A nie wiel w pieprz w pią? A czemu pyt? Bo ja chyba numery pomyliłem. No,
Chyba się szykuje wielk, pieprz, w Śrowlu. Nie, no nic się nie szykuje. Mówiliśmy o młodzieży. O młodzieży. Młodzież przez to skracanie wyrazów traci kontakt z językiem polskim, z literaturą polską, z lekturami szkolnymi, to jest najgorsze. I my poczuliśmy się w obowiązku wymyśleć coś, żeby dotrzeć do młodzieży, przynajmniej z lekturami szkolnymi. I wpadliśmy na pomysł, że specjalnie dla młodzieży szkolnej należy wszystkie lektury szkolne po pierwsze poskracać, po drugie wysłać SMS-ami. To, proszę Państwa, rewelacyjny pomysł. Wyobraźcie sobie taką akcję edukacyjną. Pan Tadeusz. 12 SMS-ów. 13 gratis. Tak jest, tak jest. To bardzo ładnie wychodzi. My eksperymentalnie skróciliśmy inwokację do pana Tadeusza i to wyszło... Inwo do pantad. No tak. A Wiesław wyrecytuje państwu teraz pierwszego SMS-a z biblioteki. Litw. Oj, moi. Ty je jak zdro, il cię trzeceń, ten tyl się do, kto cię stra. Dziś pięk twą w cał ozdo, wi i opi, bo tę po to. Pięknie, mistrzu. Brawo. Bardzo ładnie. Sami państwo słyszeliście, jak pięknie to wyszło. Chociaż trzeba powiedzieć wrażenie, że nie tylko to, bo ja też skróciłem taki fragment z klasyki, jeśli można, to ja mam zaprezentować. No to chyba, dawaj, no. Gdzie ty radzisz? Kopumar! Dawaj, no. Czekamy. No ja się właśnie zbierałem powiedzieć, że to już koniec, bo ja mocno skróciłem. Ja ci powiem, że to w sumie bardzo smutna historia jest, no. Ileż ty się nacieszył tym komputerem? Miesiąc, dwa i co padło? Zaraz, o czym ty gadałeś? No, żeś powiedział nam, że ci komputer umarł. Tak, no tak romantycznie, słyszeli. Ładnie, poetycko no. Się wyrażałeś. Komputer umarł. Kto powiedział? Nie się zawiesił, nie coś wyzioną tam, wiesz. Ducha. Pięknie, no, bzdury gadacz, ja powiedziałem komputer umarł. Tak, mamy świadków. Świadków mamy, powiedziałeś komp umarł. Co ty? Tak było, powiedziałeś. Właśnie, że tak nie. Tak, to kompumar. A właśnie, że nie, ja powiedziałam kopumar. No. Kobieto puchumarny. To ty skracaj wyraźnie. Z Mickiewicza, no to nie, no to. Z Mickiewicza to jest. No, z Mickiewicza. Adama Mickiewicza. Zadmicka. No. Zadmicka to ja jeszcze kojarzę taki. Młoty nad Poziowyla. No proszę, kładę. Ja z YouTube'a pamiętam taki fragment. Dawaj. Mórz bam w Afr mieszk, czar skór ma ten nasz koleżk. Uczym pil przystał, randze ze swej mórz pierczy tam. I dalej, to tak. A nie tak, to tak. Co nie tak, jak ja znam lokomotywę na pamięć, to byśmy bawił, że to nie tak. Z tym, że to nie była lokokolo. Tylko w pół i w pół. No. Co? W pół i w pół. Co? W pustyni i w puszczy. To tak. Lokomotywa, to ja ci mogę powiedzieć, jak idzie. Wiesz? Lokomotywa to jedzie. No. Znaczy ta, o której Wiesław akurat myśli, to ona stoi. No. Jak zepsuta, to stoi, ale już się nie kusi. Nie, powiem ci, że działa, wiesz? Czasami tak jest, że jak działa, to stoi, wiesz? Co? A jak nie działa, to co robi? Dyszy i sapie! Wierszyk ma. Sto na sta lokomo. Ciężk ogr i pod z niej spłytły z oli. Jak goro. Poczekaj, bo teraz dalej ja. Trzy, cztery. A wsił się zagru. Jaki zadowolony z siebie, nie? No. Że zatrzymał ten rozpędzony skład. To co się znowu nie powiedział? Mogłeś w czasie jazdy iść tego załatwić? No. My byśmy dalej jechali, a ty byś ale tam... o co ci chodzi? No co, no to kto się chwalił, że... Że siusiu pragnie, no. Kto się chwalił? No ty żeś powiedział, że chcesz siusiu. Ja? Tak. Ja powiedziałam, a w siusie sami. No, no właśnie. No. No to co się na mnie gapicie? A na kogo? A co, to ja wymyśliłem, że w siódmym siedzą same grubasy? A tak, ty wymyśliłeś, gdyż grubasy siedzą w trzecim. Gdzie w trzecim? W wagonie! A, w wagonie. Tak było w oryginale u Mickiewicza. Jeszcze mogę zapodać kawałeczek Fredry Mickiewicza. Proszę. Jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla daj mi luby. Bardzo ładne. Tylko przypomnij, jak to było w oryginale, bo nie każdy pamięta. Jeśli nie mojej zguby, krok daj mi luby.
Piękne. Toś mi przypomniał... Co? Ładne, ładne to było. Przypomniałeś mi taką perełkę polskiej literatury pięknej. Dawaj. Per miacha złoru. Ła, piękna perełka. I w dodatku świetnie zabrzmiała po arabsku. A mam przygotowaną jeszcze perełkę po japońsku. No, no dawaj. Mia! Hazłoru! Już. A można polską? Miałeś, chamie, złoty róg. No tak.